getto otrzymał potężny cios. Żąda się od niego to, co najcenniejsze. Dzieci i starców. Nie miałem przywileju posiadania potomstwa. Dlatego najlepsze lata swego życia oddałem dziecku. Z dzieckiem żyłem, z dzieckiem oddychałem. I teraz na starość muszę wyciągnąć swoje ręce i prosić. Bracia i siostry, oddajcie mi je. Ojcowie i matki, oddajcie mi swoje dzieci. Wczoraj zarządziłem rejestrację wszystkich dzieci 9-letnich. Chciałem przynajmniej uratować 9- i 10-latków. Nie wyrażono na to zgody. Jedyne, co mi się udało, to to, że wszystkie dzieci powyżej 10 lat zostaną. Niech to będzie pociechą w tym naszym wielkim bólu. Ale zdradzę wam tajemnicę. Żądano ode mnie ofiary 24 tysięcy. Udało mi się to zmniejszyć do 20. Może nawet mniej. Pod warunkiem, że wszystkie dzieci do 10 lat zostaną wysiedlone i wszystkie osoby powyżej 65 roku życia. Ciężko mi mówić, nie mam siły. Chcę tylko prosić. Pozwólcie przeprowadzić mi tą akcję. Drżę i boję się, gdy ster w swoje ręce weźmie ktoś inny. Stoi przed wami człowiek złamany. Nie zazdrośćcie mi. Wyciągam ku wam moje złamane, drżące dłonie i błagam. Złóżcie tę ofiarę na moje ręce, by uchronić innych, by ratować społeczność 100 000 Żydów. Sądźcie sobie, co chcecie. Moim obowiązkiem jest bronić tą część Żydów. I nie mówię do rozgorączkowanych głów. Mówię do waszego rozsądku i waszego sumienia. Robiłem wszystko i nadal będę robił wszystko, żeby nie dopuścić do wyprowadzenia broni na ulicę i rozlewu krwi. Trzeba być zbójcą, żeby prosić was o to, o co was proszę. Ale postawcie się na moim miejscu i myślcie logicznie. A wtedy sami dojdziecie do wniosku, że nie mogę inaczej postąpić. Bo liczba tych, których uratujemy, jest dużo większa od liczby tych, których musimy oddać.
Thank you.
כותרת המאמר בעיתון ליצמן השתדר סייטו. בין היתר מבטיח המאמר כי רובע העיר שבו שוכן התא הגטו יהפך בעתיד לפארקים ולגני נוי. לאחר אישור השטח יוקמו ברובע זה בנייני פאר. אשר ליהודים השוכנים בגטו מציין המאמר כי הם ייעלמו מליצמן שטט יותר מהר משהם סבורים. מעצרים. ביום ו' נעצרו 5 אנשים בעוון גנבות ו9 בשל עבירות שונות. בשבת נעצרו 2 אנשים בעוון גנבות ו1 על אי שמירת ההפעלה.
Przedstawienia resorta i redagowałam różne przedstawienia, tam różne poezje, ja pisałam poezję też, ja pisałam piękny sonet. Gdy widzę obłoki na niebie czerwonym, pędzące w gronie, ile bym dała, żeby stać się niebieskim obłokiem, ale już nie pamiętam. Raz poszliśmy na koncert, ja zemdlałam na tym koncercie. To było wtedy, kiedy jeszcze byłam w szkole, robili tam koncerty i poszłam na ten koncert, zemdlałam z bólu. I ja czułam, że tylko za pomocą twórczości ja też będę mogła przetrwać. Tylko ta twórczość otrzymałam jeszcze. Bo to było natchnienie mojego brata, to były wpływy mojego brata, to były wpływy mojego ojca, który był wielkim artystą. No ja pisałam wiersze. Pisałam wiersze, robiłam, a nie uwierzy, z chleba, małe figurki. Wieczy. Szkoda było tego chleba, a mimo to zdjęłam kawałek chleba, robiłam figurki z tego. To była potrzeba. Potrzeba, to mnie utrzymało przy życiu. Jeszcze tak się stało, że moja koleżanka zjadła mi dwa kawałki chleba. I trzeba było wybaczyć, nie ma rady. Jestem dusza nie chrześcijańska, ale staram się wybaczyć. Ja byłam strasznie głodna. Strasznie byłam głodna. Jak dostawałam ten kawałek chleba, który miał starczyć na tych kilka dni, a nie pamiętam czy tydzień, czy 10 dni, dlatego nie daję tego dokładnego, bo ja nie lubię fantazjować, nie lubię kłamać, to chciałam okropnie zjeść od razu, ale powiedziałam, ja sobie ćwiczę silną wolę, więc na wieczór, a mama podzieliła moją porcję, swoją, a potem miałam jeszcze dwie przybrane siostry. Każda była odpowiedzialna za swój kawałek chleba. I ja powąchałam i nie jadłam. Ale nieraz to nie mogłam. To malusinki plastereczek sobie kroiłam z tego i tak puknęłam. A raz zrobiłam straszną rzecz. Straszną, Ichak, ty też nie wiesz tego. Wzięłam od mamy kawałeczek. Skubnęłam. Mnie to nie nasyciło, ale wyrzuty sumienia miałam okropne. A mama udawała, że nie widziała tego. Wir stehen bei dem Ruf,
Mm-hmm.